Werbel 2012. Powracamy do tej pięknej i pamiętnej daty, szczególnie pamiętnej dla grupy Neonowi, która wtedy wygrała. Owego Werbla, witam Was pięknie, właściwie cały zespół niemal w komplecie, czyli może zacznijmy od lidera. Witam Tomasz Rzeszutek, Marcin Goś no i Grzegorz Długosz No to jeszcze brakuje nam jednego członka zespołu. Tak, wtedy grał z nami Dominik Dąbrowski. Obecnie zespół bezperkusisty. Słuchajcie, jak to się stało, że wygraliście wówczas ten plebiscyt? Konkurencja jak zwykle w przypadku takich plebiscytów jest zawsze duża, prawda? No Rzeszów ostatnio stał się takim miejscem, gdzie, gdzie konkurencja jest coraz większa. To fakt. Jeżeli chodzi o ten krążek, no to myślę, że wciąż plasujecie się w okolicach ogólnie rozumianego Pobroka, czy tak? Tak, tak można powiedzieć. Tak się złożyło, że w Rzeszowie takich zespołów, jak myśmy grali, nie było. Takiej muzyki ciężko było znaleźć. Nawet do dzisiaj może zespół Adapters podobne korzenie gdzieś tam ma, jeśli chodzi o, o takie piosenki rockowe. Lista rzeczy zakazanych, taki tytuł nosił ten album. To był który album waszej? To aryzy? był drugi, druga płyta. A ta pierwsza to był rok 2008, z tego co pamiętam. Tak jest, aczkolwiek płyta no, nagrana trochę wcześniej, szkice utworów były jeszcze z lat 90. z poprzedniego wieku, tak. No to słuchajcie, teraz mamy rok 2018, czyli piękny jubileusz z tego, co liczę. Chyba nam to jakoś. Nie wiedzieliście? No, bez... Zapomnieliśmy w ogóle o no dobrze, tym. Dobrze, że przyszliście do nas, to wam przypomina. ale słuchajcie, jest jeszcze parę dni 2018 roku, więc możecie jeszcze zdążyć przed świętami zrobić jakieś malowanie. Tak, ideusz. musimy coś wykombinować. No ale chwilę trwało, zanim się ten pierwszy krążek, bo ukonstytuwaliście się jeszcze, na no, ładnych parę lat wcześniej. Dlaczego tak długo zwlekaliście z tym pierwszym albumem? Zaistnienie zespołu na rynku to nie jest taka prosta sprawa. Za tym idzie, wiadomo, materiał, który powinien zadowolić wszystkich członków zespołu. I kolejna rzecz to jest produkcja, na którą trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć czas na to, żeby to zrobić. Dlatego to wszystko tak trwało. Poza tym czasami ze składem są problemy, także tam, jeśli chodzi o tą pierwszą płytę. Takie różne historie miały miejsce i dlatego to trwało. A w przypadku tej płyty, która została nagrodzona na werblu, jak było z nagraniem? To już było Były troszeczkę problemy, inaczej. Nie? To już było troszeczkę inaczej. Mieliśmy taki bardziej ustabilizowany skład, wtedy zaszedł Marcin właśnie Goś i Dominik Dąbrowski i wtedy już tak zaczęło się to o wiele lepiej kręcić, wtedy zgraliśmy o wiele więcej koncertów w bardzo fajnych miejscach. To był naprawdę dobrze spędzony okres. A czy ta wygrana na werblu, ona w jakiś sposób przełożyła się później na dalsze istnienie zespołu, no nie wiem, na popularność, na sprzedaż płyt? Jeśli chodzi o sprzedaż płyt, no to wiadomo, jesteśmy w takim okresie, kiedy zespoły sprzedają, tak jak my, to sprzedają do 500 sztuk. Raczej istniejecie na koncertach, prawda? Tak. Im więcej się gra takich koncertów klubowych, to więcej można sprzedać płyt. No ale znowu z graniem koncertów klubowych łączy się to, że to są koszty wyjazdów, trzeba mieć czas na to i takie no, samozaparcie, żeby bardzo chcieć jeździć, grać i często grać dla, dla 30 osób gdzieś na przykład na przykład we Wrocławiu czy w Poznaniu, a może nawet zespoły grają dla, dla mniejszej ilości osób, także to jest ciężki chleb. Trzeba być naprawdę rozpoznawalny, mieć duże nakłady na promocję, reklamę, żeby zapełnić salę w Polsce. Ten werbel o tyle się może nie przełożył na ilość tych koncertów, ale zagraliśmy ciekawsze koncerty później, Właśnie. bo byliśmy może, może bardziej rozpoznawani, znani, gdzieś ktoś słyszał o nas i to mówię o Lwowie. Wspaniały koncert na, dwa, na dwa rynku. Były koncerty. Nawet dwa, dwa. kraliśmy we Dwowie, gdzie zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Jeszcze chciałem dodać, że przez to też w rozgłośniach zaczęli puszczać, mhm. głównie regionalnych tak. tu tak. przez, tak. przez Radzie Rzeszów. To teraz jeszcze rozumiemy tę światło myśl. W ciągu tych sześciu lat co się zmieniło w zespole? Kiedy odszedł on nas perkusista, że tak powiem, zamroziliśmy naszą działalność. Na jaki okres jeszcze trudno powiedzieć. No, zagraliśmy rok temu rok w małym temu. klubie w Rzeszowie, e, bardzo fajny zresztą. No i zobaczymy co dalej. Prawdę mówiąc, poszukujemy dobrego perkusisty, który by zagrał u nas w składzie. Troszeczkę też być może z mojej winy nie zaangażowałem się w to, żeby znaleźć perkusistę, to bije się w pierś, ale też ze względu na mój wiek i masę rzeczy związanych z muzyką, które robię, no nie rozdwoję się. My też lubimy się spotkać, też bez ciśnienia jakiego takiego. Tak jest. Spotkamy się, A, pogramy no i... sobie niekoniecznie, musimy grać koncert, ale wystarczy nam, że dobrze sobie... W... Czyli sali prób czy ja dobrze w tak takim jest. razie rozumiem, grupa Neonowi zasadniczo istnieje, ale tak w zawieszeniu? Tak, tak tak można powiedzieć. Tak można powiedzieć. Czyli nie mamy na razie szansy na nowe piosenki. No sporo no. tych piosenek mamy nawet w naszej radiowej kompaktotece. Tak, mamy wasze nasi fani często mówią, I że o pewnie le, te lecą, tak, lecą te, te nagrania i, i to jest bardzo miłe. No ale miłe. czas, żeby poleciały, jak powiedziałeś, nowe. Ja. A tych nowych trochę jest też tak powiem. Bo... No właśnie, a macie coś tam no, Tak, Cała tak, masa, tak, może tak. nie weszły na płytę, ale, ale tak, one sobie spokojnie i... czekają na dobre czasy. I... Neonowi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Nie, nie absolutnie nie. nie. Słuchajcie, ktoś kiedyś powiedział, że brzmicie troszeczkę podobnie do wilków. Tak, gdzieś tam są te podobne korzenie na pewno. Gawliński pewno podobnych rzeczy słuchał, producent ich płyt też pewno. Także jak najbardziej. To w takim razie, w którym plebiscicie werbla znowu pojawicie się ze swoją nową płytą? Werbel 2020-2021, już tak próbuję. No. Może, was... może być. Dobra Coś... 2020. 2020. Naprawdę? No to trzymam Was za słowo. Werbel 2020 zgłaszacie swój krążek i wygrywacie po raz drugi. Co wy na to? Ja jestem za. Bardzo, Też, bardzo jestem za. By Też jestem za, ale może wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne, że tu z jakimś singlem przyjdziemy do radia. Tylko podkreślę jeszcze jedno. To ma być bardzo dobry singiel. No i na pewno taki będzie. Czekamy i bardzo Wam dziękujemy za wizytę w studiu. Rok 2012, Werbel i Neonowi Płyta, lista rzeczy. lista rzeczy zakazanych. Bardzo Wam dziękuję. Tomek, Marcin i Grzegorz. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Polskie Radio Rzeszów.